Dobra, wypatrujcie mi tu super ciacha. Tam siedzi! Ma być ciacho, czyli słodki, a nie jakiś obżartuch. Cześć, Phoebe. Cześć, to jest to ciacho, o którym mówił... Marcia, masz lizaczka. Cześć, Dylan. A to pewnie braciszek. Tak, tak, ma na imię Rysio. A ja na niego mówię Rysiowski. Nie, no co ty, właśnie to zmyśliłem, przepraszam. O, ja kocham dzieci. Kto jest przysłodką małą dzidzią? Ups. Ja jeszcze go nie nauczyłem, jak się zachowywać przy ładnych dziewczynach. O kurczę, nazwałeś mnie ładną? Możesz w maskę, a ja chlepnęłam to na głos. Hej, możemy pokazać Rysiowi balony? Oj, raczej nie wiem, czy to dobry pomysł. Właściwie to będzie okazja pogadać. Dobry pomysł, Billy. Nie śpiesz się. Alison, szukam cię. Przypał. Nie zagracie. Phoebe jest chora, a ja strasznie się o nią martwię. No akurat, techniczny. Ja wiem, o co ci chodzi. Robisz wszystko od tygodnia, żebym nie pocałowała Nate'a. Co? Tego gościa w tej sztuce? Tak, no w tej sztuce. Dobra. Nie chcę, żebyś go całowała i poślubiła na korytarzu. Proszę, powiedziałem. Co? Wiesz co, jak na słodziaka, to gadasz jak Tuman. Bardzo cię lubię i żaden głupi całus w przedstawieniu tego nie zmieni, okej? Jednak byłem jakby trochę... okropnym głupem. Tak, właśnie. Ale musisz zrozumieć, jeszcze nigdy nie miałem dziewczyny. To dla mnie całkiem nowe terytorium. Weź pozbieraj się! Należymy do siebie. Przepraszam, ma na imię Ostryk? To fajne, nie czepiaj się. Żeby tak napisał coś dla mnie. Nie znam nikogo, kto mnie przedstawi Ostrygowi. Hejka, to jest Ostryk. Heja. Hej! Znaczy yo. Znaczy hej. Masz, Phoebe, zjedz ciasteczko. Ona chciała powiedzieć witaj w naszym domu, Ostrygu. Dzięki. Ostrzeżenie. Zatrzęsiemy nim aż do fundamentów. Ta, niedawno założyliśmy kapelę z chłopakami i pierwszy koncert gramy w weekend. Tak właśnie, nasz koncert! Okej, pa! Znaczy się narka, znaczy się aloha, czyli że cześć i do zoba, mamo! Czemu mnie wcisnęłaś ciastka? Pozwoliłaś mi dojść do aloha! Jesteś super bohaterką? No nie, no wiesz, prawie. No bo, Raju, tak się cieszę, że was poznałam i... Dlaczego przebraliście się za trzech muchachos? No, jesteśmy incognito. W Swellview odbywa się tajne spotkanie złych bandytów. Tak, idziemy zobaczyć, co kombinują. Ja cię, mogę z wami iść, proszę? Chętnie wam pomogę. Tak! Nie! Chcę, żeby z nami poszła. Henryk, za dużo tu ludzi nosi... Zobacz na nią! A ile masz lat? 16. 14. Prawie 15. Ale 14? 14 to już 15, więc... Wiesz, jestem starsza. Tak. Wiesz co, Max? Gdy powiedziałeś, co naprawdę czujesz... Nic się nie zmienia! I nigdy w życiu nie zobaczysz mojej Alinusi, elfie! Co? Powiedział i nigdy w życiu nie zobaczysz mojej Alinusi, elfie! Co wam znowu odbiło? Jemu naprawdę było ciężko. Nie umie rozmawiać z dorosłymi nie pyskując, a z was się nie nabija. Tak! Nie powiedziałem ani słowa o tej durnej fryzurze na Janusza, ani paintballowej buźce! Powiedziałem głośno? Bardzo głośno! Słuchajcie, Max to świetny chłopak. Nie taki jak inni. Jest fajny, mądry. Kiedyś będzie rządził światem. Cóż, mam raczej ambitne plany. Wybaczcie, ale nie będziecie mnie traktować jak małej Alinusi do emerytury. Ma rację, misiu Gary. Trudno. Skoro już musisz chodzić z chłopakiem, to niech będzie to ten mały, leśny stwór. Cześć, Link. Link? Link! Co on tu robi? Jak wyglądam? Czemuś to zrobił? Lodobaza.
Nieważne, lodobaza. Czekaj, Max, nie wpuszczaj syna złomocnego do... Hej! Sorki za tamto, te drzwi są dziwaczne. Nie szkodzi, przyniosłem prezent. Ketchup, który nas połączył. Phoebe, chcesz powiedzieć wejdź, proszę? Aha. Psst, Alison, podejdź. Hej, Max, co tam? Przeczytaj. Czy pójdziesz ze mną na bal? Pobazgrałeś bezcenny starodruk? Jakie to romantyczne! Jasne, że pójdę! Bal już za dwa dni, czemu tyle czekałeś? Wiesz, bo do przedwczoraj bojkotowałaś bal. Tak, ponieważ tysiące kwiatów więdnie po to, żeby zrobić bukieciki. Ale znalazłam piękną suknię. Zapowiada się super wieczór. Tylko jeszcze odwołam bukiecik. Phoebe, skończ odciągać ostryga od jego życiowej pasji. Kapeli założonej wczoraj na WF-ie. Stary, złożyłeś przysięgę i zalałeś ją potem, jak Gideon mocował się z pompką. Mięśnie są dla dresiarzy. Nie pozwolę, żeby gitarzysta chodził z moją siostrą. To jesteś z nami czy z Phoebe? Mówiłem, Max, moja gitara to serce i dusza. Wiedziałem, że tak wybierzesz. Chodź na próbę. Ty mnie nie słuchasz, bracki. Gitara wybrała Phoebe. I ja tak samo. Co? Powiedział, że... Słyszałem! O, hejka! Cześć, Phoebe Mibi. Zapamiętałeś, że się wygłupiłam. O nie, to było przeurocze. A w takim razie, chodź za Mibi. Co tam? Poszukujesz siostry? Właściwie to przyszedłem do ciebie. Co? Jak? Nie? W sensie, spok. Chciałem zapytać, czy spotkamy się jutro wieczorem, we dwoje. W sensie randki? W sensie randki. No to chętnie. Super, widzimy się jutro. Okej. Okej, pa. Strzela, trafia i myśli, że tak jest w hokeju. Schrzaniłam totalnie. To był pechowy wieczór, wiesz? To był pechowy wieczór, wiesz? Jak w koszykówce, kiedy normalnie blokujesz rzut, a sędzia woła, że sfaulowałeś. Jak w koszykówce, kiedy normalnie blokujesz rzut, a sędzia woła, że sfaulowałeś. Wiesz, o czym mówię? Wiesz, o czym mówię? Czy ja wiem, o czym mówię? Ja chyba wiem, o czym mówisz. Cole, przepraszam cię za dzisiaj. Nie gniewaj się i może się znów umówimy. Nie słuchacie. Przyjmuję przeprosiny. I nie gniewam się. I tak się rozmawia z chłopcem. I obiecuję, kiedy już wrócę, pójdziemy na normalną randkę. Rewelka. Dzwonię do pani Kopniak od razu i powiem jej, że rezygnuję. Nie! Nie, nie możesz tego zrobić. Nie możesz zrezygnować z marzeń ze względu na mnie. Jesteś świetnym chłopakiem. Teraz będziesz superherosem. Rany. To się naprawdę dzieje. Kogoś w Skrytowicach trzeba ratować. I kogoś w Skrytowicach trzeba przytulić. I pocałować. Okej. To ja się lepiej zajmę tym. Żegnaj. Zawsze będzie plask burger. O ile kuchnia się całkiem nie spali, tutaj mnie wzywają. Cherry, coś ty narobiła!